To chyba koniec kariery Jakuba Świerczoka. Został zawieszony na 4 lata. Lech Poznań tylko remisuje i dalej musi walczyć o awans. Arsenal przegrał z PSV Eindhoven. Piłkarz Manchester United wykonał sztuczkę i został nazwany klaunem. Mecz odwołany z powodu mgły. Nie mamy szans na wyjście z grupy, tak obliczył superkomputer. Linie lotnicze żartują z Roberta Lewandowskiego. Jurgen Klopp ukarany za swoje zachowanie. Neymar i Pogba pojawił się w kultowej grze, a Bayern Monachium dostanie za Lewandowskiego dodatkowo 5 milionów euro. Siemano, ja jestem Mateusz, witam was i zapraszam na dzisiejszy film. Te osoby, które w tym momencie pojawiły się na ekranie, ostatnio zostały widzami naszego kanału. Bardzo dziękuję. Niestety jutro filmu nie będzie, nie wyrobię się, ale zapraszam was na poniedziałek, oczywiście na godzinę 6 rano. Życzę wam udanej soboty, no i zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest Betfan. Z kodem LANDRY600 otrzymujecie freebet o wartości 60 zł i cashback 10 razy większy. Szczegóły na betfan.pl. To koniec występów Jakuba Świerczoka na 4 lata i tym samym prawdopodobnie koniec jego kariery. Polak choć po Euro 2020 miał przeprowadzone testy antydopingowe, to one nie wykazały nic niepokojącego. Dopiero po transferze do Japonii przeprowadzone badania dały wynik pozytywny i skutkowały one natychmiastowym zawieszeniem. Polak choć podkreślał, że niedozwolonych substancji nigdy nie używał i jest zdziwiony takimi wynikami badań, to niestety kary nie uniknął. Zawieszono go na 4 lata, a zmiana ligi tutaj nic nie da, bowiem kara obowiązuje wszędzie. Nie wiem, czy jest możliwe odwołanie się od tej decyzji, jednak podejrzewam, że tak, dlatego życzę, aby wszystko dobrze się ułożyło. Lech Poznań do meczu w Lidze Konferencji Europy z Austrią Wiedeń przystępował w roli faworyta, ale wygrać jednak się nie udało. Pojedynek zakończył się remisem po 1. W pierwszej połowie bramek nie było, a je zobaczyliśmy dopiero po zmianie stron. Polska ekipa jako pierwsza wyszła na prowadzenie, no ale niestety na 20 minut przed końcem tego pojedynku gospodarze wyrównali. Taki wynik tego meczu sprawił, że Lech Poznań dalej nie jest pewny awansu do fazy pucharowej. Wygrana dałaby im spokojną głowę, jednak teraz stoją przed naprawdę bardzo ciężkim wyzwaniem. Zmierzą się z Villarrealem, który jest już pewny awansu. Teoretycznie to najmocniejszy rywal w całej grupie, no ale skoro jest już pewny gry w fazie pucharowej, to może do tej rywalizacji tak podejdą na lajcie. A to być może Lech Poznań wykorzysta. Ostatni mecz polskiej drużyny w fazie grupowej odbędzie się w Poznaniu 3 listopada. Ten czwartek niespodziewaną porażkę w Lidze Europy zaliczył Arsenal. Porażka 2-0 z PSV Eindhoven jest ich pierwszą wpadką w tej edycji Ligi Europy. Kanonierzy ten mecz mogli potraktować na luzie, jednak Mikel Arteta zdecydował się postawić na piłkarzy z wyjściowego składu. Granit Xhaka, Nketiah, Odegaard, Martinelli czy w bramce Ramsdale. To dało do zrozumienia, że oni ten pojedynek chcą wygrać. Holendrzy w pierwszej połowie zdobyli gola, ale system VAR go anulował. Bramki padały dopiero po zmianie stron, a goście na nie nie potrafili odpowiedzieć. Jedno trafienie zdobył były piłkarz FC Barcelony, Luke de Jong. Arsenal w ostatnim spotkaniu z FC Zurich powalczy o pierwszą pozycję w tabeli. Manchester United zaliczył pewną wygraną w przedostatnim meczu grupowym Ligi Europy. Na Old Trafford przyjechała mołdawska ekipa Sheriff Tiraspol i przegrała 3-0. Bramki zdobywali Diogo Dalot, Marcus Rashford i Cristiano Ronaldo. Było to drugie trafienie Portugalczyka z numerem 7 w tych rozgrywkach. Celebrował on gola tak samo jak w spotkaniu z Evertonem, ale zabrakło już Antonego, który boisko opuścił z początkiem drugiej połowy. Choć trener na pomeczowym wywiadzie powiedział, że zmiana Antonego była wcześniej zaplanowana, to kto wie, być może zdecydował się na zmianę Brazylijczyka po wykonaniu tej sztuczki. Legendarny piłkarz Manchester United po meczu za to zachowanie nazwał go po prostu klaunem. Faktycznie kiwał się z powietrzem, ale chociaż zrobił show. Goście za dużo nie mieli do powiedzenia, nie przeprowadzili nawet jednej ofensywnej akcji i nie oddali nawet jedynego uderzenia na bramkę Davida De Gea. Co może być ciekawe, to w pierwszym składzie Sheriffa nie zagrał ani jeden mołdawski piłkarz, pomimo tego, że to drużyna z tego kraju. Do niecodziennego zdarzenia doszło w meczu Ligi Konferencji Europy pomiędzy Słowacką a FC Köln. Choć rywalizacja miała rozpocząć się o godzinie 18:45, to sędzia na to się nie zdecydował. Powodem była mgła, która bardzo drastycznie ograniczała widoczność. Pierwsza próba rozpoczęcia tego pojedynku rozpoczęła się o godzinie 20:00. Po 7 minutach arbiter jednak zdecydował się na przerwanie spotkania, bowiem widoczność kolejny raz się pogorszyła.
Kto nie chciałby zobaczyć meczu finałowego mundialu, w którym staną naprzeciw siebie reprezentacje Portugalii oraz Argentyny? Na świecie nie ma chyba takiej osoby. I dla tych, którzy chcieliby zobaczyć właśnie taki pojedynek w finale mundialu, mam dobre informacje. Firma BCA przy wykorzystaniu mocy obliczeniowej superkomputerów przeprowadziła symulację, z której dokładnie wynika, że to właśnie Portugalia i Argentyna znajdzie się w finale. Wygra ekipa z Ameryki Południowej po serii rzutów karnych. Na pewno byłoby to kluczowe spotkanie dla Cristiano Ronaldo i Leo Messiego. Oto kto jest najlepszym piłkarzem w dotychczasowym futbolu. Niestety dobrych informacji nie mamy dla reprezentacji Polski. Na podstawie ostatnich 4 mundialów obliczono, że biało-czerwoni nie opuszczą nawet swojej grupy. Mamy na to zaledwie 37% szans. Argentyna 80%, a reprezentacja Meksyku aż 67%. Powinniśmy zająć 3. pozycję w grupie, wyprzedzając jedynie Arabię Saudyjską, która ma zaledwie 22% szans na awans do fazy pucharowej. Obliczono także nasze szanse na wygranie z każdym z grupowych rywali. W pojedynku z Argentyną mamy zaledwie 18% szans na zdobycie 3 punktów, w rywalizacji z Meksykiem 30%, a z Arabią Saudyjską komputer ocenił nasze szanse wygranej na 47%. Z odpadnięcia FC Barcelony i Roberta Lewandowskiego z Champions League zażartowały linie lotnicze Ryanair. Zapytały się bowiem Polaka, czy nie chciałby skorzystać ze wcześniejszej odprawy. Podobny żart te same linie lotnicze zastosowały wobec byłej już premier Wielkiej Brytanii, która bardzo szybko ulotniła się z zajmowanego stanowiska. W spotkaniu Liverpoolu z Manchesterem City lepsi okazali się być piłkarze The Reds. To była dla nich bardzo ważna wygrana. Jeżeli dobrze pamiętacie, to tego meczu w strefie trenerskiej nie dokończył Jurgen Klopp. Niemiecki trener za obrazę arbitra technicznego został wyrzucony z boiska. Dla niego to nie jest koniec nieprzyjemności związanych z jego zachowaniem. Nałożono na niego także karę w wysokości 30 000 funtów, ale nie zdecydowano się na dodatkowe zawieszenie. Doszło do tego, że piłkarzami możemy rywalizować nie tylko w FIFA czy PS-ie, ale także innych grach wideo. Neymar, czyli gwiazda Paris Saint-Germain, oraz Paul Pogba, piłkarz Juventusu, będą grywalnymi postaciami w popularnej odsłonie serii gry Call of Duty. Produkcja zadebiutowała wczoraj, a wy jeżeli macie tą grę, to napiszcie, jak się grało Neymarem czy Pogbą. Swoją drogą, to doniesienia mówią o tym, że w grze ma się pojawić jeszcze jeden piłkarz. Nie jest to potwierdzone, ale ponoć będzie to sam Leo Messi. Transfer Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony stał się faktem już kilka miesięcy temu, ale teraz wychodzą na jaw ciekawe fakty na temat tego transferu. Duma Katalonii zapłaciła za polskiego napastnika 45 milionów euro, a 5 milionów euro zostanie wypłaconych w postaci bonusu przez kolejne 4 lata. Stanie się tak, jeżeli Polak w każdym sezonie zdobędzie co najmniej 25 goli. Wtedy Blaugrana będzie zobowiązana przelać na konto bawarskiego klubu 1 250 000 euro, co przez 4 lata da wspomniane 5 milionów euro w bonusach. I standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. Zmagania w Premier League rozpoczniemy od spotkania Leicester City z Manchesterem City. Następnie Bournemouth zagra z Tottenhamem, Brentford podejmie Wilki, Brighton kontra Chelsea, Crystal Palace zagra z Southampton, Newcastle United powalczy z Aston Villą, Fulham z Evertonem, a Liverpool z Leeds United. W La Lidze czekają na spotkania Almerii z Celtą Vigo, Cadiz z Atletico Madryt, Sevilla z Rayo Vallecano oraz Valencia z FC Barceloną. W Bundeslidze Bayern Monachium zmierzy się z Mainz, RB Leipzig kontra Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart powalczy z drużyną Rafała Gikiewicza, czyli Augsburgiem, Wolfsburg kontra Bochum, a Eintracht Frankfurt podejmie Borussię Dortmund. We włoskiej Serii A Napoli Sassuolo, Lecce Juventus oraz Inter Sampdoria. W polskiej Ekstraklasie Korona Kielce zagra z Piastem Gliwice, Jagiellonia Białystok z Legią Warszawa, a Wisła Płock ze Śląskiem Wrocław. Natomiast w pierwszej lidze Podbeskidzie Bielsko-Biała zagra z Sandecją Nowy Sącz, Ruch Chorzów kontra GKS Katowice, a Stal Rzeszów kontra GKS Tychy. Na dziś to koniec, dziękuję Wam, że ten film oglądaliście do samego końca. Jeżeli dowiedzieliście się z niego czegoś nowego, a taką mam nadzieję, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Zapraszam do mnie na Instagrama oraz na Twittera, linki macie oczywiście na dole w opisie tego filmu. Zachęcam także do obejrzenia poprzedniego filmu, gdzie mówiliśmy o tym, jak Robert Lewandowski próbował wymusić rzut karny. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w poniedziałek. Cześć!